Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie bardzo ciekawego głośnika Bluetooth, nowości na rynku od firmy MediaTek. Głośnik ten nazywa się Boombox BT. I cóż takiego jest w nim ciekawego? Przede wszystkim bardzo niska, atrakcyjna cena głośnika, nosząca plus minus 130 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Poza tym głośnik, z tego co widziałem na stronie producenta, wykonany bardzo porządnie, no i ma dużo ciekawych funkcji. Dzisiaj sobie rzucimy okiem, jak jest faktycznie wykonany, jakie są materiały i jakie są też te funkcje. Tak więc zapraszam Was do oglądania. I oto Boombox BT od firmy MediaTek. No, rzecz zapowiadająca się naprawdę fajnie, ciekawie, kosztująca jakieś 120 parę złotych, jak dobrze pamiętam. Pamiętajcie, dokładne ceny macie w opisie filmu. Widzimy samo urządzenie, sądząc po kartoniku, nie jest zbyt duże. Jest też pilot, mamy odtwarzanie MP3, radio FM, łączność Bluetooth, ponieważ głównie to ma służyć jako głośnik Bluetooth po prostu przenośny, dlatego też taka rękojeść chociażby. Widzimy, że antenka się wysuwa, no i mamy tutaj graficznie różne cechy, chociażby wejście na kartę microSD, wyświetlacz LED, USB, radio FM i tak dalej, drewniana konstrukcja, czyli z MDF-u, A2DP, protokoły IAV, RCP, bardzo dobrze, 2200 mAh, jeśli chodzi o pojemność baterii, no całkiem, jestem ciekaw, czy nie jest czasem troszeczkę zawyżona, no i 600 W PMPO, na to nie patrzymy, nie jest to moc taka prawdziwa RMS. Podejrzewam, że ten głośnik koło 15 W będzie miał, być może gdzieś to będzie. Głośnik stereo 2.1, więc fajnie, ponieważ dźwięk powinien być bardziej bogaty. Bluetooth, radio FM, odtwarzacz MP3. Od boku dokładnie to samo, z tyłu znów to samo, czyli mamy taki drugi front jakby, ale zobaczcie, tutaj mamy troszeczkę więcej. Bardzo ciekawe cechy, to już wszystko widzieliśmy. O, zakres stacji FM od 87,7 do 108 MHz. Dobra, to wszystko było. Wyjścia UX oczywiście ją przydaje do bezpośredniego podłączenia chociażby jakiejś MP3, które nie ma Bluetooth. Pilot OK, ładowanie poprzez port USB 5V. Akumulator na 6 godzin pracy wystarcza. O i właśnie, mamy moc RMS 15 W. Na to nie patrzymy, 600 W, bo to po prostu są takie bardzo niemiarodajne parametry. Głośnik basowy, czyli subwoofer 3 cale i 2, no duże, bo dwucalowe głośniki średniotonowe. Pasmo mamy od 80 Hz do 20 kHz. Wyświetlacz, antena teleskopowa, drewniana budowa, macie wymiary i macie wagę 1,2 kg, więc taki dość solidny. No dobra, podstawy mamy i powiem Wam, że z tego opisu bardzo ciekawie się zapowiada. Teraz wyjmujemy. Ok, wyjmiemy sobie tylko akcesoria. Wyjmiemy styropian. Już głośnik jest. Natomiast zaglądamy szybciutko do papierologii. Instrukcja obsługi. Dobra, teraz sobie go obejrzymy. Powiem Wam, szkoda, że nie ma, no właśnie, szkoda, że nie ma też opcji na zasilanie sieciowe, ponieważ jakby sobie takie coś podpiąć na stałe, byśmy mieli chociażby takie domowe radio FM, które jak trzeba by było głośnikiem Bluetooth, więc byłoby to ciekawe połączenie. No ale też nie wymagajmy za dużo, urządzenie jest dość tanie. Mamy pilot, może się przydać, zobaczymy, jak to będzie reagowało. W każdym razie można sobie chociażby tym radiem zarządzać z daleka. Już tu mamy, no zobaczcie, mini USB, wejście do ładowania i kabelek AUX, czyli taki mini jack do podłączenia bezpośrednio jakiegoś urządzenia. Ok, i powiem Wam, że zobaczcie, z tyłu mamy otwór Bass Reflex, po boku, po bokach raczej, po jednym głośniku dwucalowym i z przodu trzycalówka subwoofer. Faktycznie troszeczkę waży, natomiast nie wydaje się być aż takie ciężkie. Pod względem jakości wykonania powiem Wam, że wygląda naprawdę ładnie. To wszystko jest dobrze spasowane. Głośniki też wyglądają ok. Mam tutaj maskownice takie sztywne. Wiem, że ten uchwyt nie robi dobrego wrażenia, ponieważ jest to taki kawałek lekki plastiku. Mogłoby to być bardziej solidne, chociażby jakaś metalowa rączka, żebym nie miał wrażenia, że
jak chwycę nim po cząstce, to mi ten uchwyt odpadnie, więc do tego bym się przyczepił. Fajnie wygląda tył, ponieważ widzieliście głośniki na moim kanale, które innej firmy konkurencyjnej, które z tyłu mają taką surową, zwykłą płytę MDF. Tu jest to chociaż polakierowane, więc jakoś to wygląda. Otwór Bass Reflex jak do tego, do tej wielkości chyba jest ok. Od spodu mamy coś ale antypoślizgi, lecz jest to tylko takie tworzywo, nie guma, więc no, przesuwa się niestety. Lepsza by była guma, ale ok. O, od razu widzimy po boku tutaj wejście na ładowanie głośnika, wejście AUX, USB oraz slot na kartę pamięci microSD. Tu już widzę, antenka jest. O, zobaczcie, elegancko. Jestem ciekaw, jak to radio będzie odbierać, czy będzie czysty zasięg, czysty dźwięk, zobaczymy. No i teraz tak, mamy troszeczkę błyszczących elementów, jak widzicie tutaj we wnętrzu, tu we wnętrzu subwoofera też. Subwoofer też jest dobrze osadzony, jakoś to wygląda. Natomiast tu mamy mat i bardzo fajnie. Logo Mediateka, tu mamy wyświetlacz jeszcze z folią. Przyciski takie plastikowe, ale wydają się dobrze reagować. Mode i włącznik do tyłu, do przodu. Play, pauza i regulacja głośności z tego co widzę, więc wszystko dobrze według mnie przemyślane. Powiem Wam, że tak, za 114 zł głośnik wygląda całkiem dobrze, wydaje się być wykonany lepiej niż przeciętnie. Ja tak naprawdę całość będzie się rozbijać o funkcjonalność, o wytrzymałość baterii, o jakość dźwięku, o odbiór radia FM i inne funkcje, więc to sobie sprawdzimy. No i już za niedługi czas, kilkanaście dni, poznacie moją opinię o tym głośniku. Przetestujemy go dokładnie, testy oczywiście zobaczycie, usłyszycie. Pamiętajcie, ceny sprawdzicie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!